Drodzy słuchacze, drodzy widzowie, witamy Was w nowym odcinku starego formatu Klubu Tygodnika w nieco odświeżonej formule. Ja nazywam się Bartosz Brzyski, mam przyjemność prowadzić tą naszą cotygodniową dyskusję. Ze mną jest stały ekspert i głos, czyli prezes Klubu Jagiellońskiego Paweł Musiałek. Dzień dobry, Pawle. Cześć Bartku, witam Państwa. I nasz zaproszony ekspert, znana twarz, którą na pewno wszyscy nasi widzowie pamiętają, kojarzą, znają i słuchają, czyli dr Marcin Kędzierski. Dzień dobry, Marcinie. Dzień dobry. Słuchajcie, panowie, wybraliśmy temat nieprzypadkowy, dlatego że już bardzo krótko po tym, jak została sformowana propozycja nowego rządu opozycyjnego, pojawiły się między innymi głosy przypominające, że Donald Tusk, który ma być nowym premierem, obiecał w kampanii wyborczej odblokowanie KPO dzień po wygranych wyborach. Oczywiście nie chcemy się tutaj wyzłośliwiać na te obietnice przedwyborcze, bo wiadomo, że niektóre rzeczy są hiperbolami, ale generalnie wiadomo, że to jest coś, co będzie nowemu rządowi najbardziej ciążyć i jest priorytetem, ponieważ było obietnicą wyborczą i to był jeden pewnie z największych błędów koalicji Zjednoczonej Prawicy czy PiSu, czyli to nieodblokowanie przed wyborami właśnie tych środków, więc chciałem zacząć od tego, czy i jak szybko Donaldowi Tuskowi i nowej koalicji uda się te środki odblokować i czy to będzie oznaczało nowe otwarcie relacji Warszawy z Brukselą, czy dostanie nowy rząd po prostu taki nowy tlen, czy tlen do tego, żeby wejść dobrze w nową kadencję od Ursuli von der Leyen i parlamentu. Może Marcinie, ciebie zapytam jako pierwszego, bo najwięcej chyba pisałeś o tym na naszych łamach. Odpowiedź brzmi nie wiem, a nie wiem z tego prostego powodu, że nie do końca wszyscy wiemy, na ile czy jak bardzo mocny jest ten czynnik polityczny w tym sporze, no bo nie ulega wątpliwości, że blokowanie środków z tytułu Krajowego Planu Odbudowy miało ten ważny komponent polityczny i ten komponent polityczny no dzisiaj zniknął i jeżeli faktycznie było tak, że on był blokowany tylko politycznie, no to środki dla Polski powinny być dość szybko odblokowane, ale nie zapominajmy, że Unia Europejska i unijne instytucje jednak tę wypłatę obwarowały pewnymi uwarunkowaniami instytucjonalnymi czy prawnymi, w tym między innymi kamieniami milowymi. No i nie mogą się w tak prosty i ordynarny wręcz sposób z nich wycofać, jeżeli one nie zostaną formalnie spełnione. To oznacza, że te główne, te super kamienie milowe w postaci reformy wymiaru sprawiedliwości, zwłaszcza jeżeli chodzi o przywrócenie do orzekania sędziów i możliwość orzekania na podstawie przepisów prawa europejskiego, no że to się na razie nie zmieniło i dopóki to nie zostanie formalnie zmienione albo nie będzie bardzo wyraźnego stanowiska co do tej zmiany, albo nie zostaną te super kamienie milowe jakoś przeformułowane, no to nie będzie formalnej, takiej proceduralnej podstawy do tego, aby te środki uruchomić, a wydaje mi się, że Komisja Europejska nie może sobie pozwolić, żeby tak całkowicie zrezygnować z tych formalnych procedur. I to sprawia, że ta cała sprawa jest znacznie bardziej skomplikowana, no tym bardziej, że te proceduralne zmiany w Polsce w najbliższych tygodniach nie nastąpią, bo to zależy nie tylko od woli nowego, przyszłego rządu, ale także od woli prezydenta, który no, w tej rozgrywce też gra swoją polityczną grę. No nie zapominajmy też chyba o Trybunale Konstytucyjnym i tej ustawie, która tam utknęła. Natomiast no, dużo się spekuluje też o tym, o możliwej zmianie chyba i aktualizacji tych kamieni milowych w KPO, ale może to jeszcze za chwilę o tym trochę więcej. Pawle, jak ty patrzysz na to, na ten priorytet, który nadał Donald Tusk tej wizycie w Brukseli i scenariuszom, które się mogą za tym kryć? To ja bym zaczął od tego, że dla Donalda Tuska kwestia KPO jest niezwykle ważna, dlatego że przypomnijmy, na tym była w ogóle budowana przez wiele miesięcy taka narracja, że właśnie rząd Platformy będzie tym rządem, który te pieniądze potrafi ściągnąć, a rząd PiSu jest tym rządem, który tych pieniędzy do Polski nie potrafił załatwić. Na razie druga część się faktycznie spełniła, przed wyborami te środki nie trafiły, chociaż też podkreślmy, że to nie jest tak, że te inwestycje nie były realizowane,
One częściowo były realizowane ze środków PFR-u, który jakby założył pewne środki, licząc na to, że później w bliżej nieokreślonym czasie one z Unii Europejskiej trafią. Więc dla Donalda Tuska ma to duże znaczenie, szczególnie, że te środki z KPO, one też są moim zdaniem elementem takiej większej narracji Platformy o tym, że jest to rząd właśnie proeuropejski, który nie będzie się konfliktował ze strukturami unijnymi. No tą narrację generalnie znamy bardzo dobrze, więc myślę, że nie ma co słuchaczom ją rozwijać. Ta narracja generalnie jest znana od lat, to nie jest tylko okres, kiedy te napięcia wokół KPO się zaczęły, ale moim zdaniem jest to narracja, którą Platforma grzała już w czasie, kiedy ona rządziła, PiS był w opozycji, przecież ta narracja wówczas, spór na Europejczyków i antyeuropejczyków był wtedy bardzo mocno widoczny. Przypominając jeszcze fakty, one są następujące. Prawo i Sprawiedliwość na ostatnim etapie, kiedy rządziło, uzgodniło z Komisją Europejską kamienie milowe, w których, gdzie znajduje się kamień milowy dotyczący zmiany systemu dyscyplinarnego sędziów. I tam mamy trzy takie uzgodnione konkretne działania, które miały być podjęte. Jedno zostało zrealizowane, czyli likwidacja Izby Dyscyplinarnej, natomiast pozostałe dwa elementy, które tam się znalazły, miały być ujęte w ustawie, którą Prawo i Sprawiedliwość przeforsowało przez parlament. Ona trafiła do prezydenta Dudy. No i prezydent Duda ku zaskoczeniu dużej części opinii publicznej, także i prawicowego, i komentariatu, i decydentów, skierował tą ustawę do Trybunału. No i tak się złożyło, że ta sprawa w Trybunale tam siedzi i ona nie jest rozstrzygnięta nie tyle z powodów politycznych, co z powodów po prostu paraliżu Trybunału Konstytucyjnego. Wiemy, że toczy się spór między tymi, którzy uważają, że Julia Przyłębska powinna być prezesem TK, oczywiście włącznie z nią samą, jak i tymi, którzy uważają, że nie powinna być, i to powoduje, że Trybunał jest paraliżowany, nie jest w stanie podjąć ważnej decyzji. I to jest o tyle istotne, że no prawdopodobnie no, wpływ na Trybunał nie ma dzisiaj tak naprawdę ani prezydent Duda, ani rząd PiS-u, ani rząd Platformy. To znaczy w ogóle ten problem z Trybunałem jest problemem moim zdaniem bardzo w ogóle palącym i on akurat w kontekście KPO ma taką konsekwencję, że ta sprawa ustawy, która już była uzgodniona, znaczy co PiS musiał zrobić, to PiS się na to zgodził, ale okazało się, że sprawa stanęła w miejscu, na które nie ma wpływu i to zatrzymało ostatecznie te środki, no ale nie ma na to wpływ także Donald Tusk. Więc co Tusk może zrobić? No może zrobić to, że uzgodni z Komisją Europejską to, że ten sposób realizacji kamienia milowego odbędzie się w inny sposób, aniżeli przez ustawę, która została przez parlament, przez PiS przeforsowana. Więc możemy, jeden z wariantów jest taki, że Donald Tusk przedstawi nową inicjatywę legislacyjną, przedstawi jakąś ustawę, która będzie wcześniej oczywiście w porozumieniu z Komisją Europejską no, będzie uzgodniona, no tylko tutaj się pojawiają problemy, no bo pytanie, jak zachowa się prezydent Duda. Prezydent w czasie już poprzedniej ustawy przecież wysłał ją do Trybunału Konstytucyjnego. No i pytanie, jak on się zachowa. Czy faktycznie prezydent nie będzie chciał tej ustawy zawetować, a wiemy, że nowa koalicja rządowa nie ma większości pozwalającej obalić weto. Może ją skierować do Trybunału, chociaż w obecnej sytuacji pewnie nie byłoby to bardzo roztropne z punktu widzenia w ogóle państwowego, bo to wiadomo oznacza generalnie trafienie do zamrażarki. No więc sytuacja dla Donalda Tuska nie jest łatwa. I oczywiście mogę sobie wyobrazić scenariusz, w którym Donald Tusk rozmawia z Komisją Europejską i mówi, słuchajcie, no sprawa jest dość trudna, bo my co prawda możemy jakąś ustawę tutaj wrzucić do naszego parlamentu, no ale jest tak, że nie mamy gwarancji, czy prezydent to zaakceptuje. Więc moim zdaniem tutaj być może jest tak, że prezydent Duda będzie oczekiwał mocnej konsultacji, a wiemy, że też ma swoje oczekiwania, jeśli w ogóle chodzi o wymiar sprawiedliwości, więc nie będzie tylko biernym aktorem przyglądającym się, tylko ma też swoje oczekiwania, które trudno będzie pogodzić pewnie z wizją Platformy Obywatelskiej. I tu się zgadzam z Marcinem, wracam do tej kwestii polityczności komisji, że Komisja Europejska na pewno jest bardzo przychylnie nastawiona do nowego rządu. Nie ulega na mnie wątpliwości, że bardzo kibicowała zmianie władzy w Polsce, wykorzystując także do tego instrumenty takie jak KPO, ale słusznie Marcin podkreślił, że ta polityczność nie oznacza, że tam to prawo nie odgrywa żadnego znaczenia. Znaczy to jest tak, że prawo nigdy nie daje, tak powiem, takiej pełnej interpretacji, tylko tworzy pewną przestrzeń do interpretacji, która może być wykorzystana przychylnie albo nieprzychylnie dla poszczególnych rządów. I dla mnie nie ulega wątpliwości, że komisja zrobi tą przychylność dla rządu Platformy, no ale jakby nie jest w stanie wyeliminować pewnych kamieni milowych. Więc nawet jeżeli
tam pewna operacja na kamieniach milowych by nastąpiła, no to i tak Platforma musi to w końcu jakąś ustawą przez Sejm zoperacjonalizować i tutaj jest, mówię, wracamy do pytania prezydenta, czy on będzie chciał zaakceptować albo inną wersję ustawy zmieniającej system dyscyplinarny, albo jeżeli to będzie w ogóle inny kamień milowy, no to też Andrzej Duda może postawić tutaj twarde warunki, szczególnie, że nie, może nie być zainteresowany po prostu sukcesem Platformy i tym, żeby Platforma chwaliła się, że to ona walczyła pieniądze, a nie rząd PiS-u. Także układanka jest tutaj skomplikowana, a to, co może być pewnie pewniej, tu się zgadzam z Marcinem, że przychylność Komisji Europejskiej jest, ale to wcale nie oznacza, że te pieniądze łatwo do Polski trafią. Dobrze, to jeszcze uwaga. Wydaje mi się, że niedługo się kończy w ogóle kadencja Julii Przyłębskiej, więc być może to trochę odblokuje czy usprawni Trybunał, co nie zmienia faktu, że nadal Trybunał może stwierdzić, że ta ustawa jest niekonstytucyjna, bo jeszcze jest ten problem. Natomiast wracam do ciebie, Marcinie, no z tą kwestią, jak bardzo, jeżeli uznamy, że Komisja Europejska czy Bruksela była, jakby rozgrywała to politycznie, no to w drugą stronę możemy pomyśleć, no to w takim razie, jeżeli chciała, grała na zmianę władzy w Polsce, no to teraz powinna grać na to, aby ją wzmocnić czy ją utrzymać, tak żeby bardzo szybko ta władza się nie starła, więc odblokowanie środków z KPO czy mrugnięcie okiem do Warszawy chyba jest dosyć istotne, więc pytanie, jak bardzo może pójść na rękę Warszawie i jakiego rodzaju strategię przyjąć? My często w Polsce myślimy, że Komisja Europejska żyje polskim tematem i że Polska jest oczkiem w głowie Komisji, ale nie zapominajmy, że tak jak my w Polsce żyjemy tymi powyborczymi dyskusjami o karuzeli stanowisk, czy o tym, czy rząd, ten przyszły rząd będzie spełniał swoje obietnice wyborcze, to w innych państwach kluczowym tematem dzisiaj jest to, co dzieje się wokół Strefy Gazy i też no, Unia Europejska, unijne instytucje dzisiaj próbują odgrywać rolę mediatora z bardzo niskim powodzeniem. Są napięcia w relacjach amerykańsko-chińskich. Wreszcie mamy do czynienia z kluczowym tematem migracyjnym, który no, był przedmiotem dyskusji wokół paktu migracyjnego, ale też jest przedmiotem napięć pomiędzy stolicami europejskimi, zwłaszcza Berlinem i Rzymem. No i wreszcie mamy już w kontekście tych konfliktu izraelsko-palestyńskiego mamy dzisiaj masowe protesty na europejskich ulicach. I to sprawia, że dzisiaj zainteresowanie europejskich elit i europejskich instytucji jest daleko poza tym, co dzieje się w Polsce. Więc z tej perspektywy mam wrażenie, że tak jak jest polityczna przychylność prawdopodobnie ze strony Komisji wobec nowego rządu, tak niespecjalnie jest scenariusz, jak sobie poradzić z tym brakiem możliwości spełnienia przez ten przyszły rząd kamieni milowych. No bo tutaj ważne jest kalendarium. Jeżeli wierzyć tym zapowiedziom prezydenta Dudy, prezydent desygnuje kandydata na premiera dopiero po 11 listopada. Jeżeli desygnuje kogoś z Prawa i Sprawiedliwości, no to realnie możliwość utworzenia rządu w tym drugim konstytucyjnym kroku przez no, dotychczasową opozycję, ten przyszły rząd, pojawi się dopiero na przełomie listopada i grudnia i to oznacza, że to będzie już po 21 listopada, kiedy mija termin zgłaszania uwag czy możliwości renegocjowania kamieni milowych. One mają być przyjęte przez Radę na spotkaniu 8 grudnia i też nie jest wcale powiedziane, że tego 8 grudnia będziemy mieli już nowego premiera, bo ten cały proces po prostu może się opóźnić. I stąd też, tak jak powiedziałem, tutaj kluczową rolę odegra prezydent, dlatego że to od prezydenta będzie zależało, kogo desygnuje na premiera w tym pierwszym kroku i czy desygnuje przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości, który nie ma szans na sformułowanie rządu, czy desygnuje od razu w pierwszym kroku Donalda Tuska, czy też na przykład w pierwszym kroku nie desygnuje Władysława Kosiniaka-Kamysza, też komplikując te wszystkie układanki w tej nowej koalicji, która będzie się tworzyła. I jeżeli weźmiemy pod uwagę, że w nowym szefem gabinetu prezydenta Dudy został Marcin Mastalerek, czyli jednak polityk, a nie tak jak do tej pory urzędnik, bo ten charakter kancelarii prezydenta się wyraźnie zmieni, no to trzeba pamiętać, że tutaj w dużej mierze prezydent ma karty w grze i to od niego będzie zależało to kalendarium, a tak jak powiedziałem, to kalendarium jest i po polskiej stronie, też po stronie unijnej. I tutaj to stanowi bardzo realne ograniczenie także dla Komisji Europejskiej. No ale to w takim razie, Marcinie, z tego krajobrazu, który malujesz, to właściwie Komisja nie ma aż takiego dużego ruchu i
nie jest to jakiś jej duży priorytet, ale kieruje mnie to w stronę myśli, że jednak głównie to, co się będzie działo w tej chwili, zależy od tego, jak się poukłada polityczna układanka w Polsce. No i pytanie w takim razie do ciebie, Pawle, bo trochę w poprzednim odcinku rozmawialiśmy o prezydencie Andrzeju Dudzie, ale w dużej mierze dzisiaj cała dynamika i to, jak szybko te scenariusze mogą zaistnieć, właściwie zależą od niego, można powiedzieć, w jakichś 90 nawet procentach, dlatego że mieliśmy do czynienia ostatnio z konferencją opozycji, która mówi o tym już, kto jest kandydatem na premiera, że są gotowi do przejęcia władzy, więc może faktycznie jest tak, że skoro PiS przegrał wybory, w tym sensie, że jest, no nie ma możliwości, że sformował rząd, to może nie ma sensu faktycznie bawić się w wskazywanie Mateusza Morawieckiego, tylko po prostu trzeba powiedzieć, ok, wybieramy Donalda Tuska, niech to wszystko przyspieszy, bo jakby wrzucanie, czy robienie to w sposób taki, który tylko będzie potęgował te perturbacje i wprowadzał jakąś dynamikę taką chaotyczną, no nie wiadomo w którą stronę i dla kogo będzie szkodliwa najbardziej. Ja się zgadzam z tym, że w momencie, w którym mamy tak naprawdę potwierdzenie od liderów partii opozycyjnej, że są w stanie stworzyć rząd, Andrzej Duda mógłby ten rząd już stworzyć, ale też nie przywiązywałbym aż takiej wagi do tego, że to opóźnienie wynikające z faktu, że rząd powstałby nie w tak zwanym pierwszym kroku konstytucyjnym, tylko drugim, ono będzie na tyle duże, że bardzo dużo tutaj jakby zmieni też w kontekście KPO. Ja mam takie wrażenie, że tak naprawdę dzisiaj kluczowym czynnikiem decydującym o tym, jak się sprawy dalej potoczą, jest to, jak opozycja będzie chciała potraktować prezydenta Dudę. Ja mam wrażenie, że te konsultacje, które prezydent teraz organizuje, one też służą ku temu, żeby wysłać sygnał opozycji, że jeżeli wy mnie będziecie traktować po partnersku, a nie jako pisowskiego aparatczyka, to ja też jestem w stanie was po partnersku potraktować. Oczywiście wiadomo, no wetując pewne ustawy, które Andrzej Duda uzna za no, niezgodne z jego absolutnie poglądami, ale umówmy się, takich ustaw wcale nie jest dużo. Więc moim zdaniem to jest bardzo ciekawe pytanie i trochę piłkę przerzuca na pole opozycji, to znaczy jak ona będzie chciała potraktować prezydenta. Wydaje mi się, że jeżeli będzie go traktowała tak samo, jak traktowała przez ostatnie 8 lat, no to będzie to faktycznie przestrzeń do ogromnego sporu i byłoby to po prostu nieroztropne z punktu widzenia opozycji, dlatego że ta opozycja i tak wewnętrznie będzie w dość dużym napięciu, bo wiemy, że są tam przecież politycy o bardzo różnych poglądach, więc wkładanie sobie kolejnego problemu na głowę w postaci wojny z prezydentem Dudą byłoby bardzo czymś nieroztropnym, no ale pamiętamy, jak wszyscy, bardzo dobrze, jak wygląda koabitacja prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Podkreślmy, przecież Andrzej Duda w tej kancelarii był, więc też ten to operacyjne, nawet kwestie związane z tą trudną kohabitacją między Donaldem Tuskiem, który wówczas był premierem, i prezydent Kaczyńskim, zna bardzo dobrze. Więc myślę, że to wcale nie jest tak, że tylko Bartek od prezydenta tutaj zależy rozwój wydarzeń. Natomiast faktycznie wydaje się, że KPO może być tak naprawdę pierwszym po kwestii rządu tak naprawdę dużym tematem, gdzie ta współpraca z prezydentem jest tutaj niezwykle, niezwykle istotna, ale mówię, też niezwykle trudna, bo akurat to jest taki obszar tematyczny, gdzie Andrzej Duda ma swoje bardzo sprecyzowane zdanie. No i trudno mu będzie zaakceptować ustawę, którą by zaproponowała opozycja, która cofałaby całkowicie reformy Prawa i Sprawiedliwości do punktu startowego. Oczywiście podkreślmy, Andrzej Duda też wobec tej reformy miał swoje wątpliwości, ale jednak zgadzał się jakby z pewnym kierunkiem czy z pewnymi elementami tej reformy, których bronił później nawet przed Prawem i Sprawiedliwością, kiedy to Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło przecież ustawę, o której już wspominałem, po porozumieniu z Komisją Europejską, gdzie chciało znacznie mocniej wycofać się z pewnych kwestii, Andrzej Duda w niektórych kwestiach właśnie powiedział, że nie. No więc tak, Andrzej Duda myślę, że mógłby ten rząd przyspieszyć. Czy będzie chciał to zrobić? Moim zdaniem będzie to zależało też od decyzji Prawa i Sprawiedliwości, czy PiS będzie chciał w ogóle podjąć się pierwszego kroku. Moim zdaniem wcale nie jest to takie oczywiste, czy PiS-owi opasałoby się przedłużać tą władzę o te dosłownie kilka tygodni. Moim zdaniem nie jest w stanie PiS podjąć żadnej jakby istotnej decyzji. Oczywiście ja wiem, że można podjąć ileś tam decyzji takich kadrowo-instytucjonalnych, które by spowodowały, że Platforma będzie miała trudniej w przejęciu władzy, ale moim zdaniem też powołanie na premiera
Mateusza Morawieckiego w sytuacji, w której wiadomo będzie, że on nie jest w stanie tej większości stworzyć, to będzie manifestowało jakąś formę porażki PiS-u i pogłębiało to poczucie, że jest ta partia osaczona i moim zdaniem nie jest to dobry sygnał dla wyborców PiS-u, więc ja na miejscu PiS-u przemyślałbym, czy na pewno w ogóle ten krok, jakim jest desygnowanie Mateusza Morawieckiego na kandydata premiera, jest w ogóle opłacalny, bo moim zdaniem wcale tak być nie musi. No tak, tym bardziej, że PSL jest jedyną partią, z którą PiS mogłoby taką większość stworzyć, a już Władysław Kosiniak-Kamysz wystąpił z Donaldem Tuskiem, więc no PiS nie ma już za bardzo przestrzeni, żeby manifestować ewentualną próbę, znaczy możliwość stworzenia takiej większościowej koalicji. Natomiast wróciłbym do tych spraw międzynarodowych w tym sensie, że mam wrażenie, że już w tej chwili zaczęła się taka przepychanka co do tego, kto będzie winny nieodblokowania na razie tych środków z KPO, dlatego że z jednej strony opozycja już mówi o tym, że winnym jest właśnie Andrzej Duda, z drugiej strony no, prawica wykorzystuje te zobowiązania, które poczynił Donald Tusk co do szybkiego odblokowania tych środków po to, żeby pokazać, że zobaczcie, jednak nie jest to żaden czarodziej, który nagle pojedzie i załatwi. I tu to kieruje mnie w stronę ogólnej refleksji, że mam wrażenie, że jednak ci komentatorzy z tej części bardziej liberalnej mają bardzo duże oczekiwania co do tego, jak ta polityka zagraniczna i jej możliwości mogą wyglądać po sformowaniu nowego rządu. Między innymi otworzę sobie cytat z Jędrzeja Bieleckiego, który mówi o tym, że przy tym kryzysie unijnym, przy słabnięciu Macrona czy Scholza, jednak tu Polska wchodzi na te salony i tu cytat: może stworzyć trójkąt weimarski, który może przekształcić się w swoisty dyrektoriat Europy. Więc no, wysokie C. I pytanie teraz, Marcin, do ciebie, czy te oczekiwania nie są zawieszone po pierwsze za wysoko, a po drugie, no właśnie, może jest tak, że one są tak wysokie też po to, żeby później pokazać, że no, nie udało się, wszystko mogło być możliwe, ale nie udało się, ponieważ prezydent Andrzej Duda między innymi wkładał kij w szprychy temu rowerowi. Więc wjechał redaktor Bielecki, rozumiem, że teraz zaczynamy taki mały kącik satyryczny naszej rozmowy, bo redaktor Jędrzej Bielecki w ostatnich miesiącach no, raczy nas bardzo fantastycznymi wręcz wizjami tego, jaką pozycję może odgrywać Polska, albo jaką będzie odgrywała teraz po tej zmianie władzy. No to trochę żartobliwie, a na poważnie ten pomysł jakiegoś ożywienia czy rewitalizacji trójkąta weimarskiego pojawiał się także w retoryce choćby Polski 2050 i był elementem ich programu, chociaż w samej kampanii wyborczej oni już tego wątku jakoś mocno nie podkreślali, bo w ogóle polityka zagraniczna nie była przedmiotem tej kampanii. No ale on tam gdzieś się pojawiał, natomiast no, pamiętajmy, że Trójkąt Weimarski jako pewien format jest formatem martwym i on w latach 90. czy 2000. w jakiejś mierze służył Niemcom do tego, żeby szachować Francuzów, albo służył Francuzom do tego, żeby jakoś szachować Niemców. Natomiast nigdy w tym formacie Polska nie była traktowana jako podmiot, tylko raczej jako przedmiot. No i nie wydaje się dzisiaj, żeby to się miało wyraźnie zmienić, dlatego że jednak Unia Europejska się centralizuje wokół swojego rdzenia, którego Polska nie jest częścią i raczej nie będzie częścią, i to nie wynika z przyczyn czysto politycznych, ale z przyczyn strukturalnych, i to wynika właśnie z tego, że Polska i inne państwa naszego regionu w sensie gospodarczym i takim cywilizacyjnym są traktowane jednak jako pewne, no nie centrum, ale jakieś takie półcentrum czy półperyferium europejskie, zresztą podobnie jak państwa Europy Południowej, no z tym, że w mentalności przeciętnego Europejczyka to jednak to południowe podbrzusze Unii Europejskiej, czyli Hiszpania, Włochy czy Grecja, zwłaszcza Włochy, jako państwo też założycielskie Unii Europejskiej, są o wiele ważniejsze niż te państwa, które dołączyły do Unii Europejskiej dopiero w XXI wieku. Więc z tej perspektywy wizja, że Polska teraz ze względu na zmianę polityczną dołączy do jakiegoś europejskiego triumviratu, no są właśnie wizjami fantastycznymi, tak? Są wizjami raczej bardziej fiction niż science. Więc do tego bym się jakoś nie przywiązywał, ale niewątpliwie to zaczyna się poważna dyskusja o przyszłości Unii Europejskiej. Mamy dzisiaj środa, nagrywamy ten program w środę, jest dyskusja w Parlamencie Europejskim na temat tych postulatów niemiecko-francuskich dotyczących przyszłości
Unii Europejskiej, związanych choćby z redukcją liczby komisarzy, czy rozszerzeniem zasady głosowania kwalifikowaną większością na politykę zagraniczną i politykę fiskalną, co wyraźnie zmienia w ogóle kształt samego procesu integracji. Natomiast do dzisiaj nikt tak naprawdę nie wie, czy Unia w tym kierunku pójdzie, bo pamiętajmy, że sytuacja w Unii Europejskiej jest prostą pochodną sytuacji politycznej w państwach członkowskich. Na choćby wspomniane przeze mnie wcześniej te protesty w Europie Zachodniej, protesty antyizraelskie, propalestyńskie, one można spodziewać się, że będą napędzały poparcie dla ruchów eurosceptycznych czy ruchów nacjonalistycznych, na to będzie zmieniało układankę polityczną wewnątrz tych kluczowych państw Unii Europejskiej. Ja przypomnę, że 8 października na tydzień przed naszymi wyborami odbyły się wybory landowe w dwóch ważnych niemieckich landach, w Hesji i przede wszystkim w Bawarii. No i w tych dwóch landach mamy bardzo dobre wyniki Alternatywy dla Niemiec, fatalne wyniki koalicji rządzącej, czyli socjaldemokracji, zielonych i liberałów z FDP. No i to też jest taka bardzo wyraźna żółta kartka dla niemieckiej polityki imigracyjnej i polityki klimatycznej. No i podobne sygnały płyną z innych państw i to może zmienić w ogóle tę naszą percepcję na to, jak będzie wyglądała przyszłość Unii Europejskiej. Więc w tym sensie wydaje mi się, że dzisiaj jesteśmy w takim bardzo dużym momencie niepewności i może się okazać, że polski rząd, który nagle będzie starał się budować jakieś porozumienie z Brukselą, no już nie znajdzie takiego partnera po drugiej stronie, no bo ten partner po prostu się wyraźnie zmieni ze względu na zmianę postulatów politycznych wewnątrz tych państw. No też wracając jeszcze na koniec do tych wspomnianych Niemiec, pojawił się nowy ruch polityczny Sary Wagenknecht, która odeszła z partii Die Linke. Według sondażu z niedzieli może ona liczyć na ponad 10%, tam sondaże mówią o 12%, łącznie z AfD mają około 30%, czyli co trzeci niemiecki wyborca deklaruje gotowość zagłosowania na partie antysystemowe. No i to też oznacza partie, które nie chcą prowadzić polityki europejskiej w takim kształcie, jakim ona dzisiaj jest prowadzona przez koalicję rządową w Niemczech, która już, jak warto wspomnieć, w samym programie tym koalicyjnym zapisała, czy umowie koalicyjnej zapisała, podejmowanie działań na rzecz dalszej federalizacji Unii Europejskiej. Więc tutaj ta układanka się może bardzo dramatycznie i szybko zmienić, czego my dzisiaj przewidzieć chyba nie jesteśmy w stanie i to też będzie miało wpływ na sytuację Polski, ale podkreślę, to pozycja Polski w Unii Europejskiej nie jest uwarunkowana czynnikami tylko politycznymi, tego kto jest w Polsce u władzy, ale głównie czynnikami strukturalnymi i takimi cywilizacyjnymi, które zmieniają się na znacznie dłuższych rejestrach czasowych. Pawle, jak ty patrzysz na tą wizję Jędrzeja Bileckiego i możliwości zmiany czy wzrostu nagłego znaczenia Polski w Unii Europejskiej? No ja przyłączam się oczywiście do Marcina w diagnozie kącika satyrycznego, bo w innych kategoriach trudno tą tezę Jędrzeja Bileckiego rozpatrywać. Ja spodziewam się mimo wszystko, tutaj pewnie głos polemiczny lekko z Marcinem, jeśli chodzi o te czynniki, które Marcin wskazał, takie, które się dzieją w Europie i które mogą mieć wpływ na relacje Polski z Unią. To znaczy oczywiście jest tak, że Polska nie jest oczkiem w głowie i wszyscy się na tej Polsce koncentrują i oczywiście te ruchy, o których Marcin mówił, takie wewnętrzne w poszczególnych krajach, co się dzieje z tymi partiami antyestablishmentowymi w Niemczech, we Francji, to długofalowo może mieć znaczenie, ale jednak krótkofalowo wydaje mi się, że to, z czym mamy do czynienia, to przede wszystkim z dyskusją na temat pogłębienia integracji europejskiej, nasycenia jeszcze tej integracji takimi federalistycznymi procesami. Nie chcę powiedzieć, że zmierzamy do takiego od razu super państwa, bo pewnie takie interpretacje w gronie prawicowego komentariatu, mocne tezy się pojawiają. Ja uważam, że takie najbardziej tutaj skrajne tezy należy odrzucić, bo jednak nie ma zgody i poszczególnych krajów i obywateli na to, żeby te zmiany były bardzo daleko idące, no ale już na przykład zniesienie faktycznie prawa weta nie wiem, w polityce granicznej już jest jak najbardziej na stole. Więc wracając do tego, jak się ta pozycja Polski będzie klarować, wydaje mi się, że ten rząd mimo pewnego napięcia ideowego, szczególnie w takich kwestiach aksjologicznych, to jednak w sprawach polityki zagranicznej, a przede wszystkim unijnej, wydaje mi się, że będzie mówił podobnym głosem. Czyli ja nie kojarzę, żeby Lewica czy Trzecia Droga mówiła jakąś radykalnie innym językiem niż Platforma Obywatelska. To jest język euroentuzjastyczny, język dołączenia do mainstreamu, język przede wszystkim, który obsługuje taką dużą potrzebę dużej grupy Polaków wyciszenia sporów.
My w ogóle w Polsce mamy taką tendencję do tego, żeby jakość polityki zagranicznej oceniać termometrem. To znaczy, jeżeli się rząd kłóci, to znaczy ta polityka jest zła. Jeżeli rząd się nie kłóci, tylko wszystko jest jakby ładnie, gładko, no to wtedy ta polityka jest prowadzona dobrze. Spodziewam się, że będziemy mieć powtórkę trochę z roku 2007, kiedy to Platforma starała się prowadzić taką politykę bycia przede wszystkim w mainstreamie. To znaczy, tam, gdzie oczywiście jest interes Polski, który należy zasygnalizować, to Platforma go zasygnalizuje, ale już tam, gdzie trzeba będzie włożyć pewnej determinacji i jakby wejść w taki ostry konflikt, żeby ten interes wywalczyć, no to tutaj już mam pewne wątpliwości, dlatego że też elektorat po prostu nie oczekuje kolejnych sporów, oczekuje raczej tego, żeby wszystko było gładko, ładnie i przyjemnie. Więc tak, dołączenie do unijnego mainstreamu, zejścia z pola strzału, to jest coś, czego się spodziewam. Natomiast nie będzie oznaczało ta powtórka z rozrywki wejście do tej samej rzeki, jeśli chodzi o relacje z Niemcami. Tutaj faktycznie ta sytuacja jest już trochę inna z dwóch względów. Po pierwsze, no w Niemczech nie rządzi Angela Merkel, więc nie rządzi CDU partia, z którą blisko współpracuje Platforma, więc myślę, że ten gabinet Scholza jednak tworzy trochę inne uwarunkowania tych relacji polsko-niemieckich. No i druga kwestia, chyba ważniejsza, jest taka, że nawet dla wyborców liberalnych polityka Niemiec, jeśli chodzi o zarówno politykę wobec Rosji, Ukrainy, w ogóle politykę wschodnią, no jest bardzo problematyczna, więc te relacje polsko-niemieckie, one wcale nie muszą być aż tak idealne, jak się niektórym wydaje. Podkreślę także, że Platforma zagłosowała za zadośćuczynieniem za II wojnę światową, celowo nie mówię reparacje, bo chodzi o jakby inną formę prawną, ale jednak pewnej formy rekompensaty. Platforma się pod tym podpisała. Oczywiście zrobiła to z przyczyn taktycznych, po to, żeby PiS nie mógł w kampanii wyborczej mówić o tym, że Platforma nie dba o Polaków i ich interesy, ale no niemniej taki dokument jest na stole. Pewnie on nie będzie odgrywał dużego znaczenia, ale podkreślam, te relacje z Niemcami będą troszkę bardziej skomplikowane niż się niektórym wydaje. Więc ostatnia teza dotycząca Trójkąta Weimarskiego. Ja się zgadzam z Marcinem, że jego rola polityczna jest bardzo umiarkowana. Być może będzie jego reaktywacja, ale to o niczym jeszcze nie świadczy, dlatego że ten Trójkąt Weimarski nigdy w historii nie odgrywał dużego znaczenia. On po prostu nie jest trójkątem równobocznym, nie jest trójkątem państw, które mają bardzo mocno powiązane interesy. Tutaj wracam do tezy Marcina, z którą akurat się zgadzam. To znaczy faktycznie jest tak, że po prostu strukturalnie rola Polski w Unii Europejskiej jest rolą mimo wszystko semi-peryferyjną. Nie z tylko z powodów, że tak powiem, rządu, czy nie przede wszystkim z powodu rządu, ale z powodu procesów długiego trwania. To, że po prostu my w optyce społeczeństw i elit zachodnioeuropejskich nie jesteśmy państwem ani w ogóle regionem, bo to nie chodzi tylko o Polskę, tylko chodzi o cały region Europy Środkowo-Wschodniej, przedmiotem woli politycznej, którą w istotny sposób należałoby brać pod uwagę. I wydaje mi się, że to się nie zmieni za czasów rządów Platformy, chociaż pewne gesty symboliczne, poklepywania po plecach pewnie będą, ale realne procesy decyzyjne będą poza Polską, tak? To miało miejsce w czasie pierwszego i drugiego rządu Donalda Tuska. To w takim razie chciałem jeszcze trochę przenieść punkt ciężkości, dlatego że w tym sporze o to, jak postrzegać w ogóle politykę zagraniczną Polski, w mainstreamie właściwie też można się spotkać z tym, że zmiana rządu w Polsce odblokuje i uspójni właśnie wiele na arenie międzynarodowej, też w wymiarze między innymi polityki wobec Ukrainy. No pamiętamy, że w związku z tym embargiem na zboże z Ukrainy i z tym rozjazdem tego, co między innymi przecież zaczął mówić się Berlin, a co mówiła Warszawa, no tutaj między innymi powstały takie dwie narracje między tymi, którzy mówili, że to była obrona polskich interesów, a tymi, którzy właśnie uważali, że zresztą sam Zełenski przecież wykorzystywał to na forum ONZ-u, więc no pytanie, czy w dobrym rozpoznaniem jest to, że nagle Ukraina skorzysta na zmianie politycznej w Polsce, czy tutaj polska polityka wobec Ukrainy się jakoś istotnie zmieni, czy właściwie no znów, tak jak mówicie o tych strukturalnych warunkach czy interesach, no one zostaną inaczej opakowane, ale w dużej mierze realizacja tej polityki będzie dość podobna. Marcinie. No tutaj popatrzmy na fakty. Mamy 25 października. Ofensywa ukraińska trwa już od początku czerwca, czyli za chwilkę minie 5 miesięcy.
Ona, jak się wydaje, nie przyniosła spodziewanych rezultatów. Nie udało się przerwać tego lądowego korytarza z Rostowa nad Donem do Krymu. No i patrząc na warunki pogodowe, na to, że możliwości ukraińskiej armii, no nie wydaje się dzisiaj, przynajmniej no nie ma żadnych przesłanek, by twierdzić, że ta ofensywa zakończy się powodzeniem. No i też w samej Ukrainie jest, w przeciwieństwie do tego, co było jeszcze przed rokiem, jest coraz większa wątpliwość, czy tę wojnę należy kontynuować w obliczu też tak ogromnych strat ludzkich, które Ukraina ponosi, czy jednak prędzej czy później będzie musiało dojść do jakiegoś zawieszenia broni, do jakiejś umowy i do jakiegoś powrotu do stołu wokół czegoś, co nazwalibyśmy dzisiaj umownie Mińsk 3. No i w tym kontekście można czytać powrót Zełenskiego do gry z Berlinem, który mógłby być takim no, graczem politycznym umożliwiającym otwarcie takiego formatu Mińsk. Czyli naturalnie w tym formacie Polski miejsca dla Polski nie ma. I jeżeli taka jest perspektywa władz ukraińskich, no to faktycznie rząd Prawa i Sprawiedliwości, który byłby bardzo sceptyczny wobec takiego formatu Mińsk 3, mógłby być dla Ukrainy no, trudny i w tym sensie o wiele wygodniejszy będzie rząd tej dotychczasowej opozycji, który taki format Mińsk 3, jeżeli będzie tylko realizowany pod auspicjami Niemiec, po prostu zaakceptuje, więc wydaje mi się, że to znowu Polska jest raczej przedmiotem tej polityki niż jej podmiotem, ze względu na pewne uwarunkowania strukturalne i też to, co dzieje się po drugiej stronie Atlantyku, do tego jeszcze przejdziemy, ale, no ale wojna wokół strefy Gazy i groźba czy ryzyko wystąpienia szerszego konfliktu na tym regionie sprawia, że Amerykanie będą musieli bardziej uważnie patrzeć na Bliski Wschód i tam przenieść część swojego zaangażowania, a to oznacza, że to zaangażowanie spadnie na Ukrainę. Nawet jeżeli Joe Biden w swoim no, takim ważnym przemówieniu mówi o tym, że Amerykanie chcą być tym nośnikiem, globalnym nośnikiem demokracji, no to jednak będzie chciał jakiś z tych konfliktów przed końcem swojej kadencji zakończyć. No i możliwe, że tym konfliktem będzie konflikt ukraińsko-rosyjski, tym bardziej, że no niespecjalnie widać, aby ten konflikt mógł się zakończyć na polu walki, bo ani jedna, ani druga strona nie mają wystarczającego potencjału, aby w tym konflikcie jakoś przeważyć. No i to stwarza zupełnie nowe okoliczności, które z polskiej perspektywy no nie są jakoś bardzo, bardzo mocno korzystne, ale które my jak w Polsce też musimy brać po prostu pod uwagę. Ja bym Bartek odpowiedział na to pytanie, które zadałeś Marcinowi dotyczące czy Ukraińcy powinni kibicować zmianie władzy w Polsce? To jest w ogóle bardzo ciekawe pytanie. Faktycznie jakiś czas temu było tak, że Prawo i Sprawiedliwość było tą partią, która no, krytykowała politykę Platformy, kiedy PiS był w opozycji, Platforma rządziła. Kto nie pamięta tych wszystkich argumentów, to może sobie odświeżyć dzięki serialowi Reset tamte czasy i oczywiście dzisiaj już w innym świetle zupełnie ta polityka wygląda. No niemniej Platforma prowadziła politykę wspierania Ukrainy, ale tylko do tego momentu, w którym nie wchodziło to w jakiś taki poważny konflikt z Rosją, więc z punktu widzenia Ukrainy ta polityka PiS-u była bardziej taka jednoznaczna i silniejsza. Nie była polityka PiS-u nie była polityką Russia first. Natomiast no, dzisiaj jesteśmy zupełnie w innym miejscu, gdzie mam wrażenie, że o ile PiS słusznie podkreślał, że to on był pionierem jakby roli alarmisty przed rosyjskim imperializmem i mocniej naciskał na właśnie taką próbę otoczenia Rosji kordonem sanitarnym i silniejszą europeizacją i geopolitycznym przesunięciem przede wszystkim tych krajów ościennych w stronę Zachodu. Robi to z większą determinacją po prostu niż Platforma, a przede wszystkim prezydent Lech Kaczyński. Tak dzisiaj myślę, że tej różnicy strategicznej nie ma. To znaczy wojna spowodowała, ale też wcześniej przypomnijmy po Krymie już Platforma bardzo mocno zmienia swoją politykę. W zasadzie cała klasa polityczna w Polsce wtedy już mówiła głosem de facto PiS-u i no, wojna tylko utwierdziła wszystkich przekonaniu, że ten kurs należy jeszcze bardziej wzmocnić, więc moim zdaniem z punktu widzenia takiej polityki, że dzisiaj będziemy przekonywać Zachód do tego, żeby Ukraina była częścią NATO czy części Unii, to nie ma zupełnie różnicy między PiS-em a Platformą. Natomiast to, gdzie jest różnica, to faktycznie ona dzisiaj polega na tym, że
PiS nie daje zgody na to, żeby rozszerzenie Unii odbyło się kosztem istotnych zmian instytucjonalnych. Znaczy PiS uważa, nie zgadza się z tymi zmianami instytucjonalnymi, przede wszystkim nie zgadza się ze zniesieniem prawa weta, uważa, że to jest bardzo ważny instrument, który Polska nie powinna tracić. I w związku z tym dla strony ukraińskiej jest to kłopotliwe, bo w momencie, w którym Niemcy obiecują Ukrainie, że wejdą Ukraińcy do Unii, ale tylko wtedy, jeżeli będą wewnętrzne zmiany unijne, które będą przygotowywały właśnie Unię na to duże rozszerzenie, nie tylko zresztą Ukrainy, tylko Mołdawię, państwa Bałkanów Zachodnich, no to pojawia się sytuacja, w której dla strony ukraińskiej partie, które popierają ten kurs na właśnie te zmiany instytucjonalne, są partiami, które zwiększają szanse na to, żeby Ukraina do tej Unii trafiła. Więc w tym sensie ta zmiana na platformę uważam, że dla strony ukraińskiej jest obecnie nawet na rękę. I też moim zdaniem to spowodowało ten spór, który mieliśmy w czasie kampanii wyborczej, to znaczy politycy PiS-u mają bardzo głębokie przeświadczenie, że prezydent Zełenski wie, że to, co Polska mogła dać najcenniejszego, czyli właśnie ta decyzja o wysłaniu wojsk, to już wszystko zapadło, to już Polska jakby dała. Dzisiaj to, co jest kluczowe... Nie wojsk, tylko broni, to Pawle, sobie, bądźmy precyzyjni. Przepraszam, no oczywiście tak, no broni, czołgi, tak oczywiście, polscy żołnierze jeszcze stacjonują w Polsce, nigdzie się na razie nie wybierają. Więc to, co od rządu PiS-u Zełenski mógł otrzymać, to otrzymał, natomiast no dalej będzie tylko i wyłącznie jakby kwestia właśnie polityczna dotycząca tego, czy to jest chyba priorytet też w ogóle dla prezydenta Zełenskiego, znaczy jak szybko uzyskać perspektywę no, realnych już negocjacji akcesyjnych, a nie tylko zgody na status kraju członkowskiego i tutaj ten rząd Platformy może być faktycznie, który będzie bardziej pewnie taki pro, no sprzyjający tym zmianom instytucjonalnym proponowanym dzisiaj przez Parlament Europejski, tą grupę ekspertów, którą powołał ten dumwirat niemiecko-francuski. Natomiast też podkreślmy, że nawet jeżeli by PiS wygrał te wybory, to byłby trudniejszym partnerem dla Ukrainy, no bo PiS się zorientował, że rola przede wszystkim Berlina w polityce ukraińskiej jest rolą, która jest zupełnie inna niż rolą, którą my, nam się wydawało, że Kijów będzie pewny. Czyli mówiąc krótko, dla Prawa i Sprawiedliwości wojna była ostatecznym rozstrzygnięciem racji PiS-u co do tego, że Europa Środkowo-Wschodnia powinna budować wspólny sojusz na bazie sprzeciwu, raczej czy balansowania polityki niemieckiej i Ukraina miałaby tutaj pełnić bardzo ważną rolę jako tego właśnie brakującego ogniwa, który swoim potencjałem przede wszystkim militarnym, politycznym będzie w stanie tą równowagę stworzyć, więc myśmy sobie tak ostrzyli zęby, nie tylko właśnie PiS, tylko wszyscy w Polsce chyba na taki mocny sojusz Polski z Ukrainą, która będzie traktowała Polskę jako swojego głównego tak naprawdę partnera, głównego promotora w Unii Europejskiej, w NATO i będzie przyklejona do Polski, a nie do Niemiec. No i nagle się okazało, że to nie jest prawda, że Niemcy dzięki temu, że troszeczkę zmieniły swoją politykę, więcej tej broni wysyłają, ale no właśnie prowadzą tą politykę bardziej zręcznie, a przede wszystkim Ukraińcy się zorientowali, że to od Niemiec zależy to, czy Ukraina wejdzie do Unii Europejskiej, czy nie. Więc niezależnie od poczucia żalu za te 5000 hełmów, które na początku wojny chcieli wysłać, no po prostu Ukraińcy są bardzo pragmatyczni i wyczuli, że faktycznie ta współpraca z Niemiec musi być prowadzona no, mimo pewnych zastrzeżeń i to było powodem w ogóle istotnego sporu między rządem PiS-u a administracją Zełenskiego, więc tym bardziej ja mam wrażenie, że Ukraińcy cieszą się, że ten rząd się zmienia, bo wiedzą doskonale, że te napięcia, które się pojawiały i rozczarowanie, idące za tym rozczarowaniem też takie emocjonalne wpisy ze strony polityków Prawa i Sprawiedliwości no, powodowały, że być może tutaj rząd Platformy będzie stanowił nowe otwarcie, więc ja nie mówię, że to jest dobrze dla Polski, bo to nie jest dobrze, że kiedy Ukraińcy rozgrywają sytuację wewnętrzną w Polsce, ale myślę, że takie myślenie w elitach ukraińskich się może pojawić, że rząd Tuska jest rządem, który, podsumowując tą przydługawą już wypowiedź, ułatwi zgodę Polski na te zmiany, które Niemcy mówią, że są niezbędne, żeby Ukraina weszła do Unii. Polska będzie miała większe przełożenie w Unii za czasów Tuska, bo był przecież liderem Unii Europejskiej, więc może czarować Ukraińców, że jego znaczenie w Unii będzie silniejsze. No i po trzecie, jakby PiS się nakręcił teraz w tej retoryce suwerennościowej i też ten elektorat rolniczy jest jednak przy PiS-ie, więc tym bardziej liczą, że Platforma tutaj będzie bardziej koncyliacyjna, jeśli chodzi o w ogóle rozwiązania też tych kwestii rolniczych. Dobrze, to zagrajmy w takim razie teraz kliszą trochę, to znaczy rząd PiS-u to rząd
nakierowany w 100% na Amerykanów. Rząd Platformy PSL-u to był rząd Berlina. W takim razie, biorąc pod uwagę to, że sytuacja międzynarodowa trochę się zmieniła, Amerykanie z wiadomych względów zakotwiczyli mocniej w Polsce, czy będziemy mieli tu do czynienia faktycznie trochę jednak w odwróceniem w stronę bardziej Bruksela, Paryż, Berlin, czy jednak to ciążenie Waszyngtonu do tego, żeby być mocniej obecny w polityce polskiej i trochę jednak wpływać mocniej na decyzje podejmowane, czy kierunek polityki kreowanej przez nowy rząd w Polsce, będzie jednak nadal istotny. Jak wyważyć teraz te dwie strony? No bo wiemy, że te napięcia między Waszyngtonem a zachodnią Europą są dosyć istotne i tutaj w tym napięciu jakoś ten nowy rząd będzie musiał się też odnaleźć. Marcinie. Po raz trzeci w tym na naszej rozmowie odpowiem, czy zacznę odpowiedzieć od słowa, sformułowania nie wiem. A nie wiem dlatego, że wkraczamy w okres kampanii prezydenckiej Stanów Zjednoczonych. Te wybory odbędą się za rok i kilka dni. I nie da się wykluczyć scenariusza, w którym te wybory wygra Donald Trump, co spowoduje duże przeformułowanie amerykańskiej polityki. To zresztą już widać i też to widać w samym kongresie. Co prawda demokratyczni kongresmeni jeszcze wspierają, czy są zwolennikami większego wsparcia dla Ukrainy, no ale wchodzimy w taki okres, w którym to zaangażowanie amerykańskie w Europie będzie coraz mocniej kwestionowane, choćby ze strony tych amerykańskich polityków, którzy będą mówili, że głównym interesem Ameryki jest China First, jest to spojrzenie na, jest jakby powrót taki, czy bardzo mocne zwrócenie się w kierunku Chin, to zresztą to, co zapoczątkował Obama w tym swoim słynnym już piwocie z 2012 roku. No po drugie, to będzie dotyczyło zarówno Ukrainy, ale także Izraela, no bo jak też słusznie wskazuje między innymi Jakub Dymek, ci młodsi wyborcy amerykańscy, zwłaszcza Partii Demokratycznej, nie są już tak jednostronnie proizraelscy, jak to starsze pokolenie czy wyborców, czy też polityków w łonie partii demokratycznej. Więc to jest pierwsza duża niewiadoma. No, po drugie, popatrzmy sobie jednak, jeżeli faktycznie Chiny stałyby się tym główną osią, to też będzie przedmiotem konfliktu między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Niemcy przez długi czas unikały twardego opowiedzenia się po stronie amerykańskiej, starały się cały czas unikać tego pojęcia tak zwanego decouplingu, czyli rozerwania więzi łączących Unię i Chiny. Niemcom udało się przeformułować to pojęcie decouplingu na pojęcie de-riskingu, czyli ograniczania zależności Niemiec i Unii Europejskiej od Chin, co tak naprawdę nie wiadomo, co oznacza, i te relacje niemiecko-chińskie są w zasadzie takie, jakie były przed rozpoczęciem wojny na Ukrainie w 2022 roku, tej pełnoskalowej wojny. Więc, ale jednocześnie też widzimy w kontekście tego pytania, czy Platforma ma postawić na tę oś Bruksela, Paryż, Berlin. No jednak nie da się uciec od wrażenia, że ten cały pomysł na Unię Europejską jako gracza globalnego, który by budował swoją pozycję choćby poprzez politykę klimatyczną, że to na naszych oczach ten pomysł upada, choćby za sprawą ogromnych inwestycji w nowe technologie zielone w Stanach Zjednoczonych i tego programu Inflation Reduction Act, który Biden zapowiedział kilka miesięcy temu. Idąc dalej, ta wizja Unii Europejskiej jako pewnego stabilizatora ładu, także w wymiarze bezpieczeństwa wraz z tym konceptem europejskiej autonomii strategicznej, choćby ze względu na to, co dzieje się w Izraelu i wokół Strefy Gazy, też się jakoś kompromituje. Więc to pokazuje, że Amerykanie nie będą gotowi do tego, żeby czy nie będą zdolni, czy chętni do tego, żeby się angażować, jeżeli wygra Trump, to jest scenariusz prawdopodobny. No a z drugiej strony ta wizja europejskiej autonomii strategicznej w zasadzie się teraz jakoś kompromituje. Więc pytanie, czy w ogóle jest jakaś alternatywa, którą my możemy wybrać, czy jednak nie trzeba się zastanawiać nad tym, w jaki sposób budować swoje bezpieczeństwo w oparciu jednak bardziej o własny potencjał, ze świadomością, że to sojusznicze wsparcie, czy to ze strony amerykańskiej, czy europejskiej, po prostu nie będzie wystarczające, właśnie ze względu na te dwa procesy, o których wspomniałem. Pawle, prosiłbym o trochę krótszą wypowiedź niż ostatnim razem. Dobrze, to teraz krócej. Wydaje mi się, że oczywiście Platforma będzie kontynuowała tą politykę, która była polityką
konsensusu ponadpartyjnego w III RP, czyli to, że staramy się zarówno staramy się łagodzić spory transatlantyckie, bo nie jest dobrze, jak się kłóci z mama z tatą. Oczywiście w czasach rządu Platformy było tak, że ta atmosfera do końca historii dawała takie poczucie, że można zagrać bliżej z Niemcami w tych sporach transatlantyckich, jeżeli się pojawiały, no to Platforma nie miała problemu, żeby powiedzieć, że my jesteśmy jednak częścią Europy, tu są nasze wszystkie interesy gospodarcze, no ale właśnie wojna o tyle zmieniła sytuację, że ten wątek bezpieczeństwa, który był deprecjonowany jeszcze dekadę temu, bo było uznane, że raczej duże zagrożenia nam konwencjonalne nie grożą. No dzisiaj jesteśmy w innej sytuacji i skoro Platforma chce kontynuować kwestię zwiększenia bezpieczeństwa Polski, rozwijać armię, takie są deklaracje, no to tym bardziej uważam, że ta rola Stanów Zjednoczonych będzie inna za czasów Platformy niż była za czasów właśnie tych rządów PO, PSL 2007-2015. Więc myślę, że tutaj Platforma będzie nawigować w tych sporach, ale też ja się nie spodziewam, żeby te spory były aż tak mocne, bo jednak dla Amerykanów Niemcy są niezwykle ważne. I tak my w Polsce rozważaliśmy, czy po wojnie, kiedy Amerykanie wspierali bardzo mocno Ukrainę razem z nami, a Niemcy byli takie, no byli tacy dwuznaczni, to po wszystkim się wydawało, że już za 5-12 po prostu Polska jest w przeciągu zmiany na stanowisku, tak powiem, głównego partnera Stanów Zjednoczonych, a to jednak tak obrót sytuacji no, nie wyglądał i okazuje się, że jednak to zaufanie Amerykanów do Niemców, nawet jeżeli oni irytują, nawet jeżeli nie robią tego, czego oczekują, Marcin słusznie wspomniał chociażby kwestię chińską, no to dalej ci Niemcy, w myśli amerykańskiej Niemcy są po prostu tym partnerem numer jeden i tak też zostanie, szczególnie za administrację Joe Bidena, co oznacza, że te konflikty, jeżeli będą, to one nie będą jakoś specjalnie widowiskowe, tak za czasów Trumpa, więc to też nie będzie wymuszało na nowym polskim rządzie tego, żeby się jakoś bardzo jasno powiadać, że jesteśmy za Ameryką czy za Unią, na pewno nowy rząd by chciał unikać tego, ale kiedy będzie zmuszony, no to będzie musiał tutaj jakoś nawigować ostrożnie między tymi dwoma podmiotami. Dobrze, to chciałem w takim razie poruszyć z wami ostatni wątek, mianowicie mam wrażenie, że trochę ta nasza debata jest zapóźniona względem pewnych trendów, czy ma trochę opóźnione rozpoznanie sytuacji, dlatego że jeżeli czytam Bartosza Węglarczyka, który na łamach Onetu pisze o tym, żeby powrócić do dyskusji o Stanach Zjednoczonych Europy, to mam wrażenie, że biorąc pod uwagę te trendy, które się dzieją, które wymieniliście w Niemczech czy we Francji, czyli w dwóch państwach, które są kluczowe dla przyszłości Europy, to raczej mówimy o zagrożeniu pewnym odwrotnym trendem, to znaczy raczej osłabienia tego organizmu unijnego, raczej pogłębienia takich partykularyzmów. Być może się zgodzicie z Bartkiem Węglarczykiem i jednak uznacie, że no, odpowiedzią chociażby Macrona będzie to, żeby no, przeciwdziałać temu, czyli iść w stronę jeszcze większej integracji. Natomiast no, pytanie, czy te dwa państwa mają taką siłę sprawczą i możliwości, bo mam, finiszując moje pytanie, mam wrażenie, że jednak ta debata o Stanach Zjednoczonych Europy jednak bardziej była obecna jakąś dobrą dekadę temu i dzisiaj na Zachodzie raczej królują trochę inne problemy i zagrożenia, więc chciałem zapytać, czy my, myśląc o właśnie możliwościach tego nowego naszego rządu i kierunku, w którym chcemy w Europie iść, trochę nie bazujemy na złych przesłankach, złym rozpoznaniu, Marcinie? Dyskusja o modelach integracji europejskiej na w ogóle jest anachroniczna, dlatego że Prawo i Sprawiedliwość mówi o Europie ojczyzn, czyli koncepcie de Gaulle'a z lat 60. i dzisiaj tak naprawdę w Unii Europejskiej mało kto wie, co to miałoby w ogóle oznaczać. I podobnie rzecz się ma z tą Stanami Zjednoczonymi Europy. To jest wizja federacyjna, ona także się pojawiła w latach 40. 50. Natomiast no, dzisiaj Unia Europejska raczej idzie w kierunku no, silniejszego centralizmu, a nie federacjonizmu. Znaczy federalizmu i stąd też, jeżeli dzisiaj w ogóle mówimy o jakimś takim silnym przyspieszeniu procesów integracyjnych, no to właśnie raczej w kierunku centralistycznym, a nie federacyjnym. Więc to jest pierwsza rzecz, że ta dyskusja właśnie jest mocno anachroniczna. Natomiast to, co będzie kluczową zmienną wpływającą na kształt procesu integracji, mam co do tego coraz większe przekonanie i tutaj
raczej nie będę mówił, że nie wiem, tylko będę starał się postawić dość ostrą tezę, że to, co by determinowało los, przyszły los integracji europejskiej, to są kwestie migracji i polityki klimatycznej, ale przede wszystkim migracji, no bo migracja też z tą polityką klimatyczną jest związana. To, jak będziemy sobie radzić z integracją przybyłych już tutaj migrantów zarobkowych, czy migrantów politycznych, tak, mówimy o uchodźcach. Z drugiej strony to, jak sobie będziemy radzili z powstrzymywaniem napływu nowej fali migrantów. No i wreszcie też stawiam tezę, że powstrzymanie tej fali jest po prostu niemożliwe i prędzej czy później będziemy się musieli zmierzyć z sytuacją, w której do Europy przybędzie już nie kilkaset tysięcy czy kilka milionów, ale kilkadziesiąt milionów imigrantów, że to będzie kluczowa zmiana decydująca o przyszłości Unii Europejskiej. Te wszystkie nasze dyskusje o tym, jaki ona będzie miała kształt, one dzisiaj są w dużej mierze abstrakcyjne, no bo one często nie uwzględniają tego kluczowego czynnika, który także będzie determinował polityki poszczególnych państw członkowskich, które będą sobie musiały z tym wyzwaniem radzić. No i to nie jest przypadek, że nawet taki kraj jak Szwajcaria, który jest taką ostoją dobrobytu i demokracji w Europie, w niedzielnych wyborach wygrywa tam Szwajcarska Partia Ludowa, która jest bardzo, no powiedzmy sobie szczerze, no jest prawicowa i antyimigracyjna i że to też będzie tworzyło zupełnie nowy kontekst dla polityk, czy to polityki tej przez wielkie P, czy polityk publicznych w państwach Europy Zachodniej, też już należących już do Unii Europejskiej, no bo Szwajcaria częścią Unii przecież nie jest. Więc podsumowując, to kwestia imigracji, czy imigrantów będzie determinować przyszłość Unii Europejskiej, a nie to, co my sobie pomyślimy, a to, co najważniejsze, te modele, czy Europy Ojczyzn, czy Stanów Zjednoczonych Europy są anachroniczne i w ogóle odwoływanie się do nich dzisiaj, w trzeciej dekadzie XXI wieku, no nawet z perspektywy myślicieli Europy, z Europy Zachodniej, którzy zajmują się tematyką integracji europejskiej, są kompletnie niezrozumiałe i myślę, że też warto nie iść w tym kierunku, bo w ten sposób, w żaden sposób nie jesteśmy w stanie się w ogóle dogadać z naszymi partnerami z Zachodu. Pawle, ad vocem. Ja jednak polemicznie tego, co mówi Marcin, to znaczy Marcin ma rację, mówiąc oczywiście o tych czystych modelach, że one są anachroniczne, ale to nie jest tak, że ich różne wersje nie mogą być aktualne. To znaczy to, co jest istotą Europy Ojczyzn, to jest założenie, że kontrolę nad procesem integracji europejskiej powinny mieć państwa. To znaczy powinniśmy się integrować na tych polach, gdzie uważamy, że jest to korzystne, powinniśmy zostawić kompetencje na poziomie narodowym tam, gdzie uważamy, że te interesy są rozbieżne. Więc jeżeli podejdziemy do idei Europy Ojczyzn w taki sposób, to jak najbardziej ta idea jest aktualna, to znaczy jest bardzo dużo osób w Europie, które w ten sposób podchodzi do Unii Europejskiej, chociaż oczywiście zgadzam się, że to jest jakby podejście, które nie zbudowało na tyle dużej siły, aby no, PiS zdołał zbudować jakąś dużą koalicję chociażby w Unii Europejskiej na rzecz tego, żeby właśnie tą Unię Europejską popchnąć jakby w ten rejon. Unia Europejska, mimo że nie realizuje takiego czystego modelu federalizacyjnego, to jednak, jak powiedział Marcin, centralizuje się i jakby wiele jednak pewnych elementów tego systemu federacyjnego przyjmuje. Oczywiście to nie jest federalizm taki de jure, to jest po prostu pytanie o to, gdzie jest jakby centrum decyzyjne. To jest jakby istota moim zdaniem pytania o jakby Federację Europejską i moim zdaniem w czystym modelu Stanów Zjednoczonych Europy nie wierzę i tutaj faktycznie będą opory poszczególnych państw, no ale to, że coraz większa porcja władzy jest się przenoszona wciąż z państw narodowych na poziom unijny, to jest moim zdaniem proces, który się konsekwentnie odbywa przecież nie od wczoraj, tylko od wielu lat, od początku w zasadzie integracji europejskiej. Ta metafora procesu integracji europejskiego jako roweru, który trzeba napędzać i pędzić, bo jak nie to się przewróci, jest wciąż metaforą, która organizuje umysły ludzi w Brukseli. Więc jak Bartek pytasz o to, jak się jakby, czy te Stany Zjednoczone Europy, one będą tutaj czymś, co będzie szeroko dyskutowane, to podejrzewam, że nie. Natomiast nie jest tak, że te procesy podskórnie federalizacyjne nie będą zachodzić. Jedna może tylko na koniec refleksja, jakby faktycznie kluczowe w tych dyskusjach i to, co mnie irytuje w tych dyskusjach na temat tego układu instytucjonalnego, który nie my wywołujemy w Polsce, bo PiS się pogodził z tym i w ogóle ta prawa strona sceny politycznej pogodziła się z tym, że żadnych zmian traktatowych nie będzie, nie ma na to sojuszników. I dzisiaj tak naprawdę źródłem tej dyskusji jest to, co się mówi w mainstreamie. To mainstream proponuje dzisiaj jakby to przyspieszenie i te zmiany, o których wspominałem wcześniej w poprzednich wypowiedziach. To jednak w tej refleksji brakuje mi takiego podejścia
dobrze i co w związku z tymi zmianami, znaczy jak my chcemy prowadzić tą politykę chociażby migracyjną, o której mówi Marcin. To znaczy, jaki mamy pomysł na to, żeby rozwiązać problem polityki migracyjnej, poza tym, że uważamy, że trzeba znieść prawa weta po to, żeby się łatwiej dogadać. A ja zadaję pytanie, ale w czym łatwiej dogadać się? Znaczy pokażcie, jakie mamy rozwiązanie na stole. I moim zdaniem, jeżeli tym rozwiązaniem jest faktycznie to, żeby faktycznie eliminować głosy sprzeciwu wobec mainstreamu, no to nie jest dobre rozwiązanie, niczemu nie wróży integracji europejskiej. Pytanie jest właśnie bardzo zasadne, żeśmy też nie uciekli od Bartek twojego kluczowego wątku, czyli co nowy rząd na to, jak on się będzie do tego ustosunkowywał, to znaczy czy faktycznie ze strony nowej koalicji będziemy mieć jakieś nowe pomysły rozwiązywania problemów, które dotyczą Europy, i wtedy rozumiem, że ten rząd będzie prawdziwie proeuropejski, jeżeli takie rozwiązania będzie przedstawiał, a nie tylko i wyłącznie będzie godził się na pewne rozwiązania, które będą wyprodukowane w Berlinie, w Brukseli czy w Paryżu. Więc moim zdaniem to jest kluczowe pytanie. Ja nie ukrywam, że mam tutaj pewne obawy, ale też nie chciałbym jednoznacznie rozstrzygać tej kwestii negatywnie i pesymistycznie. Dajmy czas, żeby ten rząd się uformułował. No i być może będą tam jakieś czynniki sygnalizujące, że trzeba tą politykę prowadzić inaczej niż dekadę temu. Jeśli mogę sobie pozwolić ostatnie zdanie. Na takie krótkie podsumowanie a propos tych dwóch modeli europejczyzn i Stanów Zjednoczonych Europy. Ja przypomnę, że już w latach 80., kiedy Unia, ten proces integracji europejskiej no, ugrzązł po kryzysach lat 70., on był w jakiejś mierze przywrócony do tempa, nie tylko poprzez aktorów politycznych, no głównie przez Mitterranda i Kohla, ale także i przez Jacques'a Delors'a, jako takich trzech najważniejszych polityków europejskich, ale także przez europejski biznes, no bo ta pierwsza konferencja, na której wymyślono ideę rynku wewnętrznego, czy jakby podjęto decyzję o przyspieszeniu budowy rynku wewnętrznego, została w jakimś sensie zwołana przez kluczowe europejskie koncerny. I trochę jest tak, że dzisiaj też o tym na przykład kształcie polityki migracyjnej nie będą decydowały tylko rządy, no ale także będzie decydował biznes, bo przypomnę, że w 2015 roku podmiotem, który stał za Willkommens Kultur w Niemczech, nie było wcale niemieckie społeczeństwo czy niemieckie partie polityczne, ale właśnie niemiecki przemysł. I to też stąd też te opowieści o tym, że ta władza wciąż jest w decyzjach polityków i że państwa członkowskie przekazują swoje pewne kompetencje na poziom europejski. No nie zapominajmy, że w tym procesie coraz ważniejszą rolę odgrywają także korporacje, nie tylko korporacje europejskie, ale także korporacje globalne, więc choćby w tym sensie powrót do tych tradycyjnych koncepcji lat 60. on już jest, no, tak jak mówię, dość anachroniczny. Czuję, że nie wyczerpaliśmy tematu, jednak udało nam się jakoś tam zmapować te punkty zapalne i poruszyć się, otworzyć trochę nowe klapki. Pewnie będziemy to jakoś w najbliższych miesiącach kontynuować wraz z formowaniem się rządu i nowymi problemami, które się będą pojawiać. Temat migracji nieustannie jest tematem, będzie się tylko nasilał zapewne. Ja dzisiaj wam bardzo serdecznie dziękuję, Pawle, Marcinie. Dzięki. Dzięki. A was, drodzy słuchacze, zapraszamy do wysłuchiwania kolejnych odcinków. Będziemy się widywać co tydzień, a jeżeli wam się podobało, to nie tylko subskrybujcie, lajkujcie, piszcie w komentarzach, o czym chcielibyście, abyśmy podyskutowali w naszym programie, ale też wspierajcie, link znajdziecie w opisie. Wielkie dzięki i do usłyszenia za tydzień.